Gość poranka dźwięki. Michał Znaniecki, reżyser teatralny operowy. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry. Widać nas także teraz na stronie dwójka.polskie radio.pl. Zgodnie z obietnicą podarujemy państwu trochę słońca, e, zabierając do miejsca, gdzie pełne słońce i temperatury hmm. Wakacyjne, Buenos Aires, boskie Buenos i diabelskie zarazem, y, dzięki tango opericie, którą będzie można zobaczyć y, w basenie artystycznym warszawskiej opery kameralnej. Ale, wcześniej chciałbym zapytać o Moniuszka, który także za pana sprawą, za pana udziałem zawitał do Buenos Aires. Jak został przyjęty Flis? No Flis przede wszystkim był przyjęty jako, jako ciekawostka, ale, ale, ale też doceniony. Pokazywaliśmy go w wodzie, czyli, czyli na wyspach, dokładnie tak jak był zaproponowany przez Moniuszkę w Libretcie. W związku z tym rzeczywiście i dopływaliśmy galarami i, 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 i bawiliśmy się tym, że jesteśmy na wybrzeżu i to zadziała Zadziałało jako że ludzie się nie bali opery nieznanej, opery moniuszki, że nie zrozumieją, bo mieliśmy też aktorów, którzy tłumaczyli tak naprawdę wcześniej całą historię, przekładając nie tylko na argentyński czyli hiszpański trochę zmodyfikowany, ale również na dzisiejszą sytuację. I to było łatwe, bo y, mówiliśmy o tym wśród ludzi, którzy pracują właśnie na tratwach, którzy pracują e, albo są turystami e, na wyspach koło Buenos Aires, w Tigre, Delta La Plata e, i przetłumaczyliśmy na dzisiejsze problemy. Czy naprawdę jeszcze mamy te alianse, czy naprawdę jeszcze mamy rodzinę, które może przeciwstawić się miłości? I myślę, że dzięki temu publiczność przyjęła Flisa jako już operę narodową argentyńską. W związku z tym mamy następne zaproszenia w przyszłym roku. Także już, z Moniuszką, także, także z Moniuszką, i, i już płyniemy wtedy i do Chile do, do Teatru na Wodzie nad jeziorem. Teatr del Lago, a również paraną, już do, na północ, czyli w stronę Brazylii, Iguazu, i pod wodospodami. Zobaczymy, jak się nasz franek odnajdzie. To jest fascynująca opowieść, bo ona udowadnia, że można sprawić, by Moniuszko był żywy, przyjęty w sposób spontaniczny, naturalny. Tylko czasem trzeba zabrać go na przykład na drugą półkulę. E, oczywiście, potraktować ale, ale dosłownie, prawda? Potraktować przede wszystkim, myślę, że nie tylko Moniuszka, ale generalnie tak. opera. Opera dla ludzi, którzy, którzy w życiu nie widzieli opery oczywiście, bo się boją wejść nawet do budynku operowego. A my wychodząc troszeczkę na zewnątrz, troszeczkę, nawet bardzo, e, wsiadając czasem w łodzie, w tratwy, e, zapraszając na, na, na laguny, Mamy nagle publiczność, która do nas dopływa 2,5 godziny wiosłując. Mieliśmy 46 kajaków, które dopłynęło na premierę. W związku z tym rzeczywiście to są takie sytuacje, że nagle ludzie zupełnie odkrywają świat oper jako coś bliskiego. Raczej, i... nie, raczej nie wyjdą w trakcie, bo znowu musieliby płynąć w pojedynkę. To Można zdobyć już, dofinansowanie że... z Ministerstwa Sportu, bo połączenie przyjemnego pożytecz... z pożytecznym Ale jest to inna percepcja. Spektrum. Rzeczywiście dotykanie śpiewaka, który jest na wyciągnięcie dłoni. Czy, czy chodzenie po, po dżungli i patrzenie na śpiewaków, którzy są na drzewach. Jest to zabawne i anegdotyczne jako opowieść, ale tak naprawdę otwiera ludzi na świat operowy i potem się pytają, a gdzie następna opera? Czy jest jakieś następne miejsce? Też zaczynają od miejsca właśnie, jakieś dziwne miejsce. Stąd basen artystyczny spełnia taką rolę. No właśnie, to można byłoby odwrócić pytanie i zapytać, czy co musimy zrobić z muzyką Astoria Piazzoli, która jest bardzo energetyczna, bardzo gorąca, świetnie się sprawdza, przenosząc niejako opowieść o Marii z Buenos Aires. Sprawdza się, kiedy jesteśmy w środku. Sprawdza się, kiedy jesteśmy uczestnikami. To jest tak jak patrzenie na tango. Patrzysz się na tango jak na Formułę 1, czyli tak jakby jak nic nie rozumiesz, to siedzisz, patrzysz na te obrazki, coś tutaj bzz, 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 przejeżdża ci przez ten ekran i nie wiesz, o co chodzi, prawda? Natomiast jak jesteś w środku, jak już znasz podstawowe sześć kroków tanga, jak jesteś na milądze, czyli nie jesteś osobą oglądającym tango show, tylko zaczynasz tańczyć, czy zaczynasz czuć wibracje, które są między uczestnikami tak naprawdę, którzy na ciebie patrzą, którzy zapraszają spojrzeniem, spojrzeniem też odmawiasz, czy zatańczysz, czy nie zatańczysz. Spędzisz razem noc, czy jej nie spędzisz, do siódmej rano, do ósmej rano, bo takie są milongi w Buenos Aires, zresztą w Polsce też. I tutaj pomysł był taki, żebyśmy zbudowali taką relację z publicznością, żeby publiczność była w środku tej historii, a nie tylko oglądała panią, która zatańczy tango z panem i będą bić brawo, że ładnie zatańczyli wymachując nogą. Maria na to nie pozwala, Maria wymaga rzeczywiście pełnego zaangażowania. Wejścia środka, stąd zbudowaliśmy zupełnie nową scenę tak naprawdę, bo jesteśmy na 360 stopni, czyli akcja dzieje się naokoło publiczności, wśród publiczności. Czy publiczność zacznie z nami tańczyć, czy zacznie z nami płakać, czy znaczy się będzie z nami też śmiała, no to już zobaczymy na spektaklu, na premierze. Sama ta historia, która została premierowo pokazana w maju 1968 roku jest, jest ciekawa. Na ile uniwersalna, a na ile jednak chodzi o to, żeby opowiedzieć o pewnym momencie też... W... O muzyce, która ma siłę wydobywania z nizin. Ja pamiętam taki film dokumentalny, ostatnie tango. On pojawił się 2-3 lata temu, właśnie opowiadający o takiej parze, właściwie biedaków, którzy poprzez udział w milongach, którzy, które, które były jedyną okazją do tego, żeby trochę rozerwać się w trudnym życiu, właściwie od tego spotkania wszystko się zaczęło. Ich prywatna więź wielo, wieloletnia, a także Sukces zawodowy, bo stali się z taką jedną z najbardziej istotnych par tańczących Pamiętajmy na o tym, że, że, że jako, że wielu Argentyńczyków przyjechało teraz ze mną tutaj na, na, na premierę, bo, bo wracając z Buenos przed, przed wczoraj e, i się po, podłączyli do mnie moi studenci, asystenci, powiedzieli: pojedziemy zobaczyć, jak to jedziecie do Polski, zobaczyć e, Mariade Buenos Aires, Piazzoli. Tak, było nas Piazzole jest traktowane jako zdrajca tanga. To jest osoba, która właśnie z tanga zrobił wyższą kulturę, czyli wyszedł z tej ulicy, mm -hmm. zostawił tę milongę i zbudował operitę, czyli zbudował coś, co możemy pokazać na salonach, prawda? czyli tak jakby jest to pewnego rodzaju zdrada i pokazywanie Maria de Buenos Aires w Buenos i, i, i w ogóle w Argentynie nie jest popularne. To wcale nie jest takie oczywiste. No, tak mamy, no, tak jak z tym Moniuszką, prawda? Że, że, że właśnie tam miał większy sukces i znany jest Flick, który u nas jest tak naprawdę nieznany. Ale rzeczywiście, rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, żeby pokazać bardziej filozofię tanga i ta uniwersalność historii Marii. Myślę, że jest, jest absolutna. Czyli tutaj nieważne: Buenos Aires, nie Buenos Aires. Oczywiście muzyka nas to wciąga, opowiada swoje życie, opowiada o gwałcie, opowiada o swojej śmierci. Spotykamy się z duchem Marii, która, która krąży po świecie. Czy to jest Buenos, czy to jest Warszawa, to już nie ma żadnego znaczenia. Spotyka swoją przeszłość, spotyka swoje dzieciństwo, spotyka ojca, który ją bił, spotyka kochanka, który ją w końcu zabił. E, więc rzeczywiście i melodramatycznie e, i refleksyjnie to może stać się w każdym mieście. To może być warszawska Praga, e, bo też ma taką tradycję e, i rzeczywiście i, i, i po tańcówek, i tragedii, i melodramatów e, właśnie takich ulicznych i myślę, że, że to będzie bardzo czytelne, że, 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 że dla każdego człowieka i, i, i widza ta historia będzie bardziej mówiła o naszych utraconych bliskich, o osobach, które między nami ciągle myślimy, że są jako duchy, nie mogą się odnaleźć, nie wiedzą kim są i nie mogą nas dotknąć i myślę, że to jest najważniejsze, a, a, a sama kwestia, no bardzo, 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 bardzo silna kwestia, jeżeli chodzi o kobietę i, i jej Sytuację wśród mężczyzn, maczyzmu latynoskiego, ale również już europejskiego. No to jest jeden z tematów, który, który bardzo dotyka, bardzo boli. Są dwie, trzy sceny muzyczne i przygotowane przez Ngię Pilchowską, jeżeli chodzi o choreografię, bardzo mocne, a jesteśmy na wyciągnięcie dłoni, więc czasami ktoś w stanie z publiczności na pewno będzie pomagał Marii przeżyć. Oto bardzo ciekawe, ta ta interaktywność, możliwość interwencji jest przez Państwa zakładana? Przez oczywiście, państwa oczywiście cały czas pracując z solistami, z Gosią Kowalińską, przede wszystkim, czyli naszą Marią w najbliższych dniach i e, z Alicją Węgorzewską pracujemy nad tym, żeby e, ten, ten, ten kontakt z publicznością, proszenie o pomoc publiczności e, m, był możliwy, żeby rzeczywiście można było Jeżeli się nie był to tylko taki, taka konwencja. Myślę, że to wtedy będzie bardziej bolesne, bardziej dotykało, e, tak jak wspominaliśmy w naszej rozmowie przed, przed wejściem e, na antenę trawiaty z, z Bytomia, czy, czy ze Szczecina, kiedy właśnie wpuszczając akcję wśród, wśród Widzów. Nagle się okazywało, że widzowie reagowali o wiele mocniej z pewną impotencją, że nie mogli pomóc bohaterce. Tutaj mamy, mamy sytuację taką, że może mogą pomóc jej, jej przetrwać, a że jest duchem, no to wszystko jest możliwe. A słowo operita, jakie ma, jaki ma status? To jest, gdybyśmy mieli trochę przełożyć to na. Uh, znane nam... Uh... Formy. Konwencje, tak. Kon konwencje for... to... no Myślę, że, że, że jest to pewnego rodzaju to... ucieczka od, od, od opery klasycznej, czyli opery, która nie posługuje się słowem mm -hmm. e, mówionym, jako recytatywem, e, bo tutaj mamy słowa. Czyli jest to pewnego rodzaju muzykalowo-operetkowe, prawda? że mamy też dialogi, które, które, które się. Akurat w Mariadze Buenos Aires, u Piazzoli tych dialogów jest niewiele, natomiast jest wiele e, monologów, e, czyli śpiewam a potem coś opowiadam, dopowiadam bardzo poetyckim językiem, bardzo yy, trudnym też do przetłumaczenia, jako że... Że jest tu język portenio, czyli taki e, argentyński, ale jeszcze z nizin, e, czyli taki język, który uwielbiał Gombrowicz i, i, i się nim zachwycał, bo nic nie można było z tego zrozumieć. E, zupełnie inne konstrukcje językowe, więc, tak jakby tutaj jest dużo poezji. Więc nie szukajmy realizmu. Ja też w mojej inscenizacji nie szukam realizmu, tylko e, zbudowania świata emocji, takich bardzo silnych emocji. Rzeczywiście możemy płakać od początku do końca. Premiera Marii de Buenos Aires. 18 stycznia, a kolejne spektakle do końca miesiąca, także w lutym i w marcu. Szczegóły na stronie Warszawskiej Opery Kameralnej. Trochę przed wejściem na antenę próbowaliśmy dowiedzieć się i usystematyzować, jaki będzie rok 2020 dla Pana, i wyszło z tego, że właściwie na wakacje chyba do końca roku nie ma szans. Chyba, że łączy się przyjemne z pożytecznym, bo Buenos Aires i, i Chiny też być może to są takie miejsca, no, Liczę bardziej na Bułgarię tak naprawdę, bo oh. w Plovdiv, w które odkryłem w zeszłym roku, w Amfiteatrze w Plovdiv będzie mieć premierę koprodukcyjną zresztą między, między Warszawską Operą Kameralną, a, a właśnie festiwalem w Plovdiv, Don Giovanniego z Rafałem Olbińskim jako, jako autorem scenografii i rzeczywiście myślę, że tam z Plovdiv mi się uda uciec do Warny, uciec trochę nad morze. w Lwowie też będą to wakacje sentymentalne, szukając śladów rodzinnych, więc rzeczywiście jest tych miejsc kilka. Chiny a już... pan przygotowuje Turandot. Turandot. Tak, czyli, czyli Puccini w, nowe, w nowej odsłonie. A to jest wielkie wyzwanie, jak pokazać Turandot. Z jednej strony mamy to w pamięci to przepyszne wystawienie z Metropolitan Opera, a z drugiej no współczesne też Odniesienia i pokazanie sytuacji, relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną. Jaka będzie pana Turando? Ja zawsze staram się łączyć światy, czyli mm. żeby, żeby publiczność, która przychodzi do Opery Lwowskiej, która jest publicznością dość e, tradycyjną, a z drugiej strony turystyczną żeby ich nie przestraszyć, żeby zobaczyli świat, którego się spodziewają przez pierwsze 20 minut, mówiąc o, jakie kostiumy, o, jaki balet, o, to nie będzie o nas, czyli bezpiecznie, prawda, a potem nagle powiem, nie, 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 to jest o nas. I, I będzie zdejmujmy te kostiumy i nagle opowiemy o tym, co, co się dzieje między kobietą a mężczyzną, jako pewnego rodzaju metaforą tego, co, co, co chciał Puccini tak naprawdę. A tam, wiadomo, do końca nic nie jest przesądzone w operze Turandot. Michał Znaniecki, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję.